nas nie zna serduszka Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej. To znak, który od 30 lat rozgrzewa serca Polaków, otwiera też szeroko ich kieszenie. Wielka Orkiestra Pomocy Społecznej to dzieło właściwie jednej charyzmatycznej osoby, Jurka Owsiaka. Rozpoczął on trochę przypadkowo, trochę z impulsu, akcję zbierania pieniędzy jeden dzień w roku dla najbardziej potrzebujących. Zwykle chodziło o sprzęt dla bardzo skomplikowanych operacji, dla dzieci, dla terminalnie chorych. Okazało się, że ten impuls, zupełnie przypadkowy wydawałoby się, wpisał się na stałe w pejzaż polskiego społeczeństwa i to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Co roku tysiące wolontariuszy wychodzi na ulicę z charakterystycznymi znaczkami właśnie Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej i zachęca ludzi do dawania datków. Całodzienny, entuzjastyczny dzień otwierania ludzkich serc i kieszeni kończy się finałem, który odbywa się w różnych miejscach, ale akurat w tym roku jubileuszowy koncert finałowy odbył się w Warszawie, w pobliżu Pałacu Kultury. Wydaje się, że sukces, spektakularny sukces tej inicjatywy Jurka Owsiaka zasługuje na głębszy namysł, może nawet na opis przez socjologa, może nawet religioznawcy. Co sprawiło, że społeczeństwo, które zwykle jest postrzegane jako spolaryzowane, podzielone, tak jednoznacznie opowiedziało się po stronie tej inicjatywy. Prawdopodobnie jednym z powodów jest szczytny cel, w jakim wolontariusze i ich główny dyrygent Jurek Owsiak wychodzą na ulicę i pojawiają się również w mediach, kiedyś we wszystkich, po 30 latach tylko w niektórych. W każdym razie jedno jest pewne, Wielka Orkiestra Pomocy Społecznej utrafiła w pewien wrażliwy punkt społecznych odczuwań, że ludzie czują potrzebę, by podzielić się tym, co mają, z najbardziej potrzebującymi. I to jest pierwsze wyjaśnienie, takie najbardziej oczywiste. Jednocześnie pojawia się zagadkowa sprawa, której nikt do tej pory nie zbadał, nie wyjaśnił. Mianowicie w tym entuzjazmie, jaki otacza akcję doroczną Wielkiej Orkiestry Pomocy Społecznej, tak jak powiedział Jurek Owsiak, w tym roku 80% społeczeństwa polskiego jego akcje jednoznacznie popiera. Milionowe zbiórki świadczą o tym, że tak faktycznie jest. A jednak te 20%, do których Owsiak chciałby dotrzeć, daje o sobie znać w hejcie internetowym, w nieprzyjaznych komentarzach, czasem w obraźliwych gestach czy słowach. Co jest zaskakującym, głównym oponentem tej akcji charytatywnej jest, oczywiście nie chcę mówić tutaj o całości, ale jednak można powiedzieć, że Kościół katolicki wyraźnie odnosi się do tej akcji sceptycznie, a nawet wrogo. Są księża, którzy postrzegają tę akcję jako wręcz antychrześcijańską. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego instytucja, która ze swej istoty
przynajmniej tak ma wypisane na sztandarach, na programie swoim, pomoc najbardziej potrzebującym, dostrzega w owsiaku raczej konkurenta, a nie sprzymierzeńca. Jedną z odpowiedzi możliwych, które pojawiają się tak spontanicznie, jeśli się kogoś pyta, dlaczego tak się dzieje, to jest bardzo ludzki odruch zazdrości, a nawet zawiści. Oto ktoś, kto nie należy do kościoła, kto demonstruje swój dystans do tej instytucji, kto jest przeciw jakimś rygorystycznym kontrolom moralności społecznej, którego hasło rób ta, co chce ta jest takim sloganem bardzo rozpowszechnionym. Właśnie taki człowiek bez, zdaniem wielu księży i biskupów, bez kręgosłupa moralnego potrafi zdziałać coś, co im się nie udaje. Myślę, że jest to słuszna intuicja, ale jest coś więcej. Myślę bardziej przekonujące. Mianowicie w tej akcji, w której biorą udział celebryci, znane twarze, artyści, ale przede wszystkim młodzież i dzieci, dokonuje się jakiś cud komunikacji społecznej, spontanicznej, serdecznej. I można powiedzieć, że od 30 lat, jak obserwujemy ten wzrost popularności Wielkiej Orkiestry Pomocy Społecznej, jednocześnie obserwujemy spadek autorytetu Kościoła. W jednych sondażach biskupi są postrzegani jako najmniej godna zaufania grupa społeczna. Pytanie o biskupa, księdza i papieża Franciszka, respondenci obdarzyli zaufaniem biskupów tylko w wymiarze 2%. Tylko dla tylu ludzi biskupi są autorytetem. Dla 98% z pytanych biskupi nie są wiarygodni. To widać również w sposobie komunikowania się biskupów ze społeczeństwem. Jest to komunikowanie za pośrednictwem niezrozumiałych listów, komunikatów, konferencji prasowych, na których właściwie nie odpowiadają na pytania dziennikarzy. Mamy więc do czynienia jakby z dwiema rzeczywistościami, które do siebie absolutnie nie przylegają i być może dla wielu biskupów sukces i entuzjazm, jaki otacza Jurka Owsiaka i jego dzieło Wielkiej Orkiestry Pomocy Społecznej jest rodzajem krzywego zwierciadła, którym się przyglądają z rosnącym przerażeniem. Tak można interpretować z jednej strony sukces spontanicznej akcji społecznej, w której serca i kieszenie ludzi otwierają się spontanicznie po to, żeby pomagać innym, a z drugiej strony organizacja, która na naszych oczach zwija swój kapitał społeczny zgromadzony w okresie PRL-u. Okazuje się, że wolne, demokratyczne społeczeństwo sprzyja rozwojowi i rozkwitowi takich inicjatyw, jak właśnie Wielka Orkiestra Pomocy Społecznej i z drugiej strony sprawia, że instytucje jak Kościół katolicki, które sprawdziły się w okresie trudnym, w okresie próby, w okresie pluralizmu ponoszą spektakularną klęskę.